Dzisiaj zaprezentujemy wybrane elementy walki, albo inaczej wybrane elementy samoobrony. Oczywiście te elementy można wykorzystywać indywidualnie, można wykorzystywać drużynowo. Impreza Sprawni Poprzez Sport jest organizowana co najmniej 15 raz. Trudno nam powiedzieć. Mamy wrażenie, że organizujemy ją od początku istnienia ośrodka. I co roku, jak widać, jest coraz więcej osób. Jest to impreza, która się wpisała w kalendarz dla osób niepełnosprawnych, kalendarz imprez. Obroty mogą być takie w akrobatyce, 180 stopni. Czak. Chcemy pokazać, że sport to jest coś, co można robić przez zabawę, że to nie jest przymus, że to nie jest wcale niefajne, że można się integrować, że można poznawać nowych ludzi, że nawiązują się jakieś znajomości, przyjaźnie. To jest też forma terapii. Tak naprawdę to jest nasz podstawowy cel, żeby oni się dobrze czuli. Placówki są dotowane ze środków publicznych najczęściej, więc częściowo to uczestnicy ponoszą odpłatność za tą imprezę. Po to, żeby zjeść posiłek, po to, żeby mieć różne słodkie rzeczy. Natomiast częściowo impreza została dofinansowana też ze środków PFRON i stąd nagrody dla placówek. Nagrody oczywiście praktyczne w formie jakiegoś sprzętu gospodarstwa domowego. Jest to impreza znana, tak? Wypracowaliśmy już markę imprezy. I wszyscy wiedzą tak naprawdę, jeżeli rzucamy hasło Sprawni Poprzez Sport, to wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tym bardziej, jeżeli do tego pada jeszcze rozkosz, więc nie trzeba nikomu tłumaczyć, co się dzieje, jak to będzie wyglądało. Rozsyłamy tak naprawdę karty zgłoszeniowe i wszystkie wracają nam zapełnione. To jest jedna z dwóch imprez, którą organizuje Środowiskowy Dom Samopomocy. Drugą imprezą jest bal karnawałowy. Często w życiu osób niepełnosprawnych jedyny, na którym są bardzo uroczyste. W tym roku rekordowa liczba 470 uczestników. When the